Wojny Polski w XVII wieku, czyli omówienie tych najważniejszych walk, jakie prowadziła Polska w XVII wieku, to jest początek serii, każdy ten okres w historii naszego państwa będzie omówiony. Ale wiek XVII to taki chyba najsłynniejszy okres, jeśli chodzi o nasze wojny. Zacznijmy od początku. Rok 1600-1611, II wojna polsko-szwedzka, Rzeczpospolita kontra Szwecja. Walki chodzą o Chodzi w walkach o Estonię, Inflanty i ciągnący się przez kolejne lata, tutaj właściwie w każdej wojnie polsko-szwedzkiej, dopóki żył Zygmunt III Waza, chodziło też o dążenie Zygmunta III Wazy do odzyskania, a raczej do uzyskania korony Szwecji. Tutaj oczywiście słynna wygrana bitwa pod Kirchholmem i cały czas brak pieniędzy na żołd naszych żołnierzy. Oczywiście... Wojna nierozstrzygnięta. Rok 1604-1606: Pierwsza Dymitriada, czyli szlachta kontra Rosja. Polska i litewska magnateria wmieszała się w wewnętrzne sprawy carstwa rosyjskiego, Chciano po prostu osadzić na tronie moskiewskim podającego się za syna Iwana Groźnego Dymitra. Druga Dymitriada to rok 1607-1610, czyli taka dalsza część tej interwencji zbrojnej. I ona doprowadziła do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej. Rok 1606-1609 to rokosz zebrzydowskiego. Rzeczpospolita, a właściwie król, a władza polska, władza Rzeczpospolitej dokładnie, kontra szlachta. Bunt przeciwko Zygmuntowi III w Wazie stłumiony w sposób zbrojny. Tutaj taką najsłynniejszą bitwą jest bitwa pod Guzowem. Rok 1609-1618, czyli II wojna polsko-rosyjska, czyli słynne wkroczenie do Moskwy. W dużej części coś, co zostało zaprzepaszczone przez Zygmunta III wazę. Zakończenie tej wojny to rozejm w Dywilinie. Zyskujemy tylko troszkę ziemi. Tutaj, oczywiście, dużo słynnych bitw, między innymi chyba najsłynniejsza bitwa pod Huszynem. Rok 1617-1618, trzecia wojna polsko-szwedzka. Znowu Szwedzi chcą wykorzystać nasze zamieszanie z resztą sąsiadów, nasze walki na innych granicach i wojna ta zakończona taką przerwą do 1621 roku, ale wszyscy cały czas wiedzieli, że walka będzie dalej prowadzona. Rok 1619. Może nie jakieś duże wydarzenie, ale warto o nim wspomnieć. Pierwsza odsiecz wiedeńska. Rzeczpospolita, a raczej część wysłanych przez Polskę na służbę do Habsburgów lisowczyków walczy pod humiennem. Rok 1620-1621. Druga wojna polsko-turecka, zakończona pokojem w Chocimiu. Tu niestety nasza klęska pod Cecorą Ogólnie wojna dosyć dla nas nieszczęśliwa. Rok 1621-1626, kontynuacja wcześniejszych walk, czwarta wojna polsko-szwedzka. Znowu spór o Inflanty i Estonię oraz znowu dążenie Zygmunta III Wazy do uzyskania korony szwedzkiej. To wszystko zakończone rozejmem, ale można śmiało uznać, że ta wojna zakończyła się naszą porażką, ponieważ nie osiągnęliśmy, a raczej straciliśmy bardzo dużo. Rok 1625 Powstanie Żmajły, Rzeczpospolita kontra Kozacy, zakończona ugodą kurukowską. Rok 1626 1629 Piąta wojna polsko-szwedzka. Spór o planowanie na Bałtyku i znowu Zygmunt III ta jego korona. Wszystko zakończone rozejmem w Altmarku. Pomimo wsparcia Austrii byliśmy zbyt słabi, żeby w taki realny sposób walczyć ze Szwedami. Tutaj bitwa pod gniewem, bitwa pod oliwą niestety brak sił, żeby wykorzystywać zwycięstwa. Rok 1630 powstanie Fedorowicza, wystąpienie chłopów i kozaków przeciwko Rzeczpospolitej, w zwycięsko Polski, ale Chociaż ugoda została zawarta, to nigdy nie weszła w życie. Tu nawet nie wspominam o najazdach tatarskich, ponieważ właściwie dochodziło do nich co roku i to do kilku rocznie, więc to jest taki okres, kiedy tych najazdów tatarskich było bardzo dużo. Rok 1632-1634 Trzecia wojna polsko-rosyjska. Atak Rosji, ale wygrywamy. Wszystko kończy się pokojem w Polanowie. Tutaj m.in. oblężenie Smoleńska. Rok 1633-1634. Wojna z Abazy Paszą. Rzeczpospolita kontra właściwie Turcja, Hanat Krymski, Wołoszczyzna i Mołdawia. Nasze zwycięstwo, ale to taka nieformalna, nieoficjalna wojna polsko-turecka. Rok 1635. Powstanie Sulimy Stłumione. Rok 1637 powstanie Pawluka stłumione. Rok 1638 powstanie Ostranicy stłumione. I niestety rok 1648 1655 powstanie Chmielnickiego. Niestety w wyniku tego powstania doszło do utraty części naszego terytorium na rzecz carstwa rosyjskiego. Tutaj wiele bitew bitwa pod Beresteczkiem, z barażem żółtymi wodami. No Naprawdę wtedy się działo. Rok 1654 1667 czwarta wojna polsko-rosyjska. To już obrona przed atakiem Rosji, zakończona rozejmem w andruszowskim, rozejmem andruszowskim, który miał być taki krótkotrwały, mieliśmy po prostu zebrać siłę i odzyskać co swoje, no ale niestety nie byliśmy w stanie tego zrobić. Rok 1655-16600 Potop szwedzki, najazd R oraz najazd rakoczego. Kończy się to wszystko pokojem w Oliwie. Wybroniliśmy się, ale Polska została po prostu zrujnowana. Tu też wiele bitew, bitwa pod Warszawą, pod Warką, pod Czarnym Ostrowem no ale o tych bitwach będą inne materiały. I rok 1665 1666. Rokosz Lubomirskiego. Oczywiście Rokosz przeciw królowi Janowi III Kazimierzowi, ugoda w Łękonicach, Lubomirski się ukorzył, wyjechał, a Jan III Kazimierz po roku po prostu, ab, przepraszam, po dwóch w 1668 roku abdykował. I tutaj warto zaznaczyć, że w czasie tego Rokoszu Lubomirski rozbija wojska królewskie. I tu mamy bitwę pod Częstochową i bitwę pod Montwami. Rok 1666-1671 wojna polsko-kozacko-tatarska. Sporo bitew, ale nierozstrzygnięta, i przeszła, można powiedzieć, tak w kolejną bitwę. I rok 1672-1676 trzecia wojna polsko-turecka. Turcy zdobywają Kamieniec Podolski, nasza wygrana pod Chocimiem 11 listopada 1673, ale to nic nie zmienia. Rozejm w Żurawnie, straciliśmy naprawdę sporo terenu, byliśmy słabi. Rok 1683-1699, czyli czwarta wojna polsko-turecka. Rozpoczęło się wszystko od odsieczy wiedeńskiej, zakończyło się pokojem w Karłowicach, odzyski, Kujemy po tych wielu latach walk, ziemie stracone wcześniej we wcześniejszej wojnie, ale jesteśmy już z państwem bardzo, bardzo słabym. Rok 1697 wyprawa księcia Konti po koronę Polską. Małe wydarzenie, ale warto o nim wiedzieć. Konti został wybrany przez skorumpowaną szlachtę na króla Polski, o czym niewiele osób wie, ale Rosja, Austria i Brandenburgia postanowiły, że to August II będzie królem polskim. I siłami swoimi i naszymi po prostu do tego doprowadziliśmy. To już nam uświadamia, ile dogadania mieliśmy wówczas. I tutaj należy jeszcze zaznaczyć, że już wybór Jana III Sobieskiego to też był taki wybór, ale to inny temat. Mówimy o wojnach w XVII wieku. Nie popłyniemy. Rok 1700, wojna domowa na Litwie, szlachta kontra... Czy też magnateria i szlachta taka średnia kontra sapiechowie, ponieważ sapiechowie się bardzo mocno wzmocnili i chciano z nimi walczyć. No i w końcu tak się udało między innymi bitwa pod olkiennikami pokonanie sapiechów. Więc, jak widać, ten XVII wiek to okres, kiedy tych walk było bardzo dużo wojen było naprawdę sporo, i wiele z tych wojen po prostu wygaszane były na chwilę. A po jakimś czasie, po kilku latach, znowu odżywały. Niestety, mocno wpłynęło to na kondycję Polski. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.